Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 5. Mam dla was kolejną ciekawostkę, która w dosyć dużym stopniu jest dla mnie bardzo istotna. Pokażę wam dzisiaj statek. Jak widzicie, jest to statek, który znajduje się w GTA 5 przy tutaj dokach. Taki sam, praktycznie no niemalże identyczny statek istniał w GTA 4. Myślę, że bardzo dobrze go kojarzycie, bo pewnie większość z was w GTA 4 grała. Jeśli chodzi o ten statek, brał on udział chociażby w pierwszej misji, gdzie to właśnie Niko Bellic, czyli główna postać z GTA 4, przypłynęła tym statkiem razem z Hossanem, on tak chyba się nazywał. Z tego co pamiętam, Hossan właśnie, kiedy ten statek zacumował, mówił tam Nikowi, że wybiera się na Florydę. W tym statku, jeśli chodzi o statek z GTA 4, przewożono różne rzeczy: narkotyki, diamenty, jakieś tam wozy sportowe, i pracowało na nim mnóstwo pracowników z Grecji, Rosji, Serbii, Tajlandii czy Egiptu. Tak więc jeśli o tą kwestię chodzi, to naprawdę była tam duża mieszanka różnych narodowości. No i właśnie tym statkiem Niko przypłynął do Liberty City. Jak widzicie, statek jest niemalże identyczny. Mieliśmy okazję właśnie grać w pierwszą misję, jak i pierwszą misję finałową, która się nazywała bodajże Zemsta. Ta się ta misja nazywała, mieliśmy okazję tam zagrać. Jednak dla mnie, powiem wam jeszcze bardziej, ten statek jest tutaj ważny, ponieważ ja, jak wiecie, byłem kiedyś takim zbieraczem osiągnięć różnych i w GTA 5 na Xboxie, w GTA 4 na Xboxie zbierałem sobie różne tam achievementy i też były takie trzy dosyć ciężkie czasówki, misje, były trzy misje czasówki, które trzeba było jak najszybciej wykonać i to były dosyć ciężkie misje. Pamiętam, że ze znajomymi właśnie wykonywaliśmy te misje, te czasówki bardzo, bardzo długo. I właśnie jedna czasówka, z tego co pamiętam, właśnie była na tym statku, gdzie trzeba było szybko się ogarnąć, szybko tą misję ukończyć. Nie była dosyć łatwa, ale przy idealnej współpracy udało nam się tam za którymś podejściem. Były też oczywiście te pozostałe dwie misje znacznie trudniejsze, ale właśnie ta misja mi utkwiła w pamięci, statek znam dosłownie na pamięć. Właśnie niemalże jest identyczny, niestety nie da się do niego wejść do środka w GTA 4. Można było do tego statku sobie tutaj wejść bez najmniejszych problemów. Do środka, była tam właśnie misja jedna w środku, można też było sobie wejść na za stery tego statku właśnie w tej misji w sieci. No i w sumie zdobyłem w GTA 4 wszystkie osiągnięcia oprócz osiągnięć za wyścigi, za wygrane we wszystkich wyścigach i wszystkich deathmatchach i tak dalej, ponieważ to było dosyć ciężkie, pamiętam, ponieważ dużo osób, no jak wiecie, jak gramy wyścigi, to dużo osób strasznie oszukuje, wjeżdża na kogoś i no nie szło tego wygrywać, gdzie tam w lobby było zazwyczaj ponad 10 osób, więc to było ciężkie. No i nie miałem tej osiągnięcia za najwyższą rangę, ponieważ no też było to bardzo długo czasochłonne, a GTA Online było naprawdę, oprócz tych misji na czas, było strasznie nudne, nie podobało mi się. Tak więc jeśli chodzi o tę kwestię, to tak to wygląda. Jeśli chodzi o statek w GTA 5, nazywa się on Ośmiornica, jeśli tłumacząc na język polski. Natomiast tłumacząc statek tutaj, tłumacząc nazwę statku w GTA 4, to można to tłumaczyć jako dziobak, więc jeśli tak o tą kwestię chodzi, to tak to między innymi się prezentuje. No to i to zwierzę, tak więc jeśli o tą kwestię chodzi, to myślę, że jakieś podobieństwo jest. I no na pewno jest to easter egg, jest to duże nawiązanie do tego statku w GTA 4, bo jest niemalże identyczny, tylko inaczej się nazywa, tak? Jakichś większych zmian tutaj nie zauważyłem. No myślę, że to by było tyle. Tak jak mówiłem, jest to tak dla mnie istotny, więc chciałem go wam jak najbardziej tu pokazać i właśnie, nie wiem, być może wy też wykonywaliście na Xboxie czy na PlayStation 3 te misje czasowe, też jakoś może macie z nimi wspomnienia, więc możecie się tym podzielić w komentarzach. No to by było tyle, jeśli chodzi o ten właśnie easter egg. Jeśli wam się podobał, stawcie łapkę w górę, no i czekajcie na inne odcinki z GTA 5. Cześć!